Hej, hej, cześć, z tej strony Docentus, witam na moim kanale. Dzisiaj druga część, będziemy sobie kończyć nasz plac zabaw. Może on w tej chwili nie wygląda jakoś imponująco, ale powoli, spokojnie. Myślę, że za chwilę naprawdę dobrze będzie wyglądał. Troszkę musimy tylko nad nim popracować. Teraz tak, zrobimy taką jedną odnogę tego... tej naszej zabaweczki w tę stronę. Raz, dwa, myślę trzy. Tak, trzy zrobimy takie parkury. I tutaj jeszcze odstęp i kolejny. Tak. Kolejną budkę zrobimy, czyli standardowo wysokość na 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, tak jak tu. I po prostu tą naszą budkę musimy tutaj zrobić, tak. Ok, i standardowo schodki raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pytanie, kiedy się weźmiemy za posterunek policji? Wkrótce chyba to skończymy i ja tutaj już zacznę coś tam robić w tym posterunku. Muszę oczywiście to coś tam, ten środek cały zaprojektować i dopiero do tego poradnik dla was robić. O, mamy zrobioną tą budkę naszą i teraz tak, jeszcze tak, tutaj na górze oczywiście wypełniamy sobie tymi drewienkami. Tu i tu ten wspornik nasz, który leci sobie, łączy się o z tym. Z tego jak już mamy tu tabliczki, to też to wypełnimy. Tak, tak. Oj. I tak, moi drodzy, jeżeli chodzi jeszcze o texture pack, bo też bardzo dużo komentarzy jest, że po prostu on nie działa. Ja tam kiedyś link podawałem u siebie w opisie do filmu i ten oryginalny link po prostu, ja wiem o tym, że on nie działa. Także moja prośba do was, jeżeli ktoś z was gdzieś to znalazł w internecie, tutaj damy tak o jeden wyżej, nie? Czyli tą platformę. Jeżeli ktoś znalazł w internecie jakiś link, który działa, to weźcie tam odpiszcie tym, którzy się pytają. Skąd ściągnąć, podajcie gdzieś tam w opisie ten link. Tu i tutaj sobie damy płotki. O, zobaczcie. I teraz tak, musimy zrobić. Jakbyśmy to zrobili? Może tak, ja dam tak. Dajmy tu, otwórzmy. Dajmy tu jeden niżej, zobaczmy jak to będzie działało nam tu. I dajmy tu jeden wyżej, o. Tak, dobrze, tylko tak do końca. Nie chciałem, czyli... Znaczy, nie to, że nie chciałem, ale... Musimy to zrobić, żeby był ciąg jeden, o, czyli... No... Czy ja to trafię? Dobra. Ach. Dwa i jeszcze jeden damy tu. No. Okej. Dobra, coś takiego, bo to ma być parkour, czyli to musimy porozwalać. I oczywiście musimy. Nie, trochę niżej to zrobimy. I musimy dać. O! Tą stronę. O, całkiem fajnie to wygląda. Tak, to ma być. No, czyli damy, o, po prostu teraz tutaj troszkę wyżej. A czy ja się zmieszczę z tym? Cholerka, o. Nie, to ma być jeszcze wyżej. Czyli damy tu. No kurde. O, to jest tak niezbyt proste do zrobienia. O,
I mamy parkour. I teraz popatrzmy, jak ja bym tutaj sobie wszedł, to wywalamy. Możemy iść albo tutaj na tą naszą zabawę, albo tu i sobie skaczemy. Raz, dwa, trzy i jesteśmy tutaj, nie? O, no, możemy się pobawić. No i dobra. Czyli generalnie naszą zabawkę mamy już skończoną. No, bardzo fajnie wygląda. Teraz kolejną rzeczą, którą musimy tutaj zrobić, to potrzebujemy piasek. Piasek jest tutaj. I moi drodzy, no jakby to powiedzieć, randomowo obsypujemy, czyli to wszystko musimy teraz tutaj na jakąś tam długość to wykopać. Ja to może trochę nawet przyspieszę i to wszystko tutaj będziemy zamieniać na piasek. Czyli o, może tak jakieś randomowa piaskownica. O, pójdziemy sobie tu. Tutaj sobie pójdziemy. No i to oczywiście teraz ja pół godziny będę robił. Ale jakoś to zrobię. Mniej więcej wam pokazuję, jak możecie sobie to zrobić, żeby to jako tak to wyglądało. I jak tą piaskownicę zrobię, to do was wrócę. Ja chyba to nawet przyspieszę albo pominę. Zobaczymy jeszcze, nie jestem pewien. Dobra, moi drodzy, dziobania to było tutaj co niemiara. Zróbcie sobie coś takiego. No bo tego typu zabawki przecież stoją na piasku, prawda? Czyli musi być piaskownica. No i dobra, zróbmy tutaj jeszcze jakieś fajne rzeczy do zabawy. Może pokażę wam, jak zrobić trampolinę. Weźmy czarny dywan i niebieski i chyba weźmy jeszcze nić. I teraz tak, jeżeli gracie na wersji 1.8, to macie slime bloki tak zwane i tutaj możecie sobie postawić slime bloka i dopiero na to dywanik. Natomiast ja tu mam 1.7, no to niestety ten slime block no, nie działa, no nie ma go jeszcze. I mogę to zrobić w ten sposób, ale to będzie właśnie przypominało taką trampolinę. Generalnie tutaj można nawet tutaj można nawet postawić. Ja to, chociaż nie, zróbmy może, żeby to bardziej realnie wyglądało. Weźmy sobie czarną wełnę. O, właśnie tak. O, i tutaj możecie dać dopiero dywan i mamy trampolinę do skakania. Bardzo fajna. Fajnie wygląda, czyli coś takiego można zrobić sobie. Chociaż, wiecie co? Czy zbiłem już tą nitkę? Nie. O. Jak będzie tak wyglądało? Tak chyba nawet ładnie będzie wyglądało. O, zróbcie o taką. Wiecie, fajnie wygląda. Także trampolinę mamy. Myślę, że jak jest piaskownica, no to co jakiś czas jakieś wiaderka muszą być, prawda? No to dzieci się bawią. Dajmy, przepuśćmy tu. To dajmy gdzieś tu jedno wiaderko. Może tu jakieś dwa, a może tak, o, jedno tu dajmy. Zawsze jakieś to szczegóły. Teraz tak, kolejną rzeczą, którą fajnie można zrobić, to weźmy sobie kratkę. Weźmy sobie może jakiś schodek. A może z naderowy schodek weźmiemy sobie i weźmiemy sobie, gdzie te wszystkie głowy są, na przykład czaszka szkieleta. I możemy zrobić coś takiego, dajmy tu, przypuśćmy odstęp i tu, tak i tak. I patrz, pach, pach, nie wiem czy na placu zabaw taka czaszka szkieleta jest fajna. Ale można się bujać troszkę, nie? Czyli mamy tutaj jakieś takie elementy do bujania. Może tak. Kolejną rzeczą, którą będę tutaj robił, moi drodzy. Tylko patrzę, gdzie tutaj mam miejsce. Myślę, że tutaj będzie trochę miejsca. Ale jeszcze sobie to troszkę tutaj powiększę może. Czyli, żebym miał... Oczywiście trochę więcej tego miejsca tutaj.
Damy tak. O, tutaj o, popełnimy. Bo chcę zrobić takie huśtaweczki do huśtania. Przypuśćmy. Zróbmy. Weźmy, o, przypuśćmy tu. Tu zrobimy jedną. Tutaj z drewna zrobimy drugą. Tu z drewna zrobimy trzecią. Tylko tak mi to wlezie teraz na ten. Nie. To nie jest dobry pomysł. Przestawmy to o jakieś. O, przypuśćmy tutaj. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. I teraz o, coś takiego chcę zrobić. Mhm. No właśnie, i teraz tu kolejną. Tak, i ostatnia jeszcze wyżej będzie. Ale będzie już, o. O, wyszło mi teraz, patrzcie. O, takie do bujania, do huśtania. I to możemy jeszcze jakimś tam upiększyć przyciskiem, żeby tutaj troszkę więcej szczegółów było. Tam damy tu, tu. A może nawet tu taki jakby tak pod tym będzie, pod tym. Dobrze, dobrze zrobiłem. To takie miejsce, żeby można było się odbić. I zróbmy to samo, przypuśćmy gdzieś tu, drugi taki obok. Czyli tak dajemy, tak i trzeci tu, dobrze? Dobrze. I w tę stronę znowu. Tak, tu jeden do góry. To kasujemy. I jeszcze jeden do góry. O, i to kasujemy. Dobra. Czyli mamy dwie takie huśtawy. A całkiem spoko to wygląda moim zdaniem. I czy coś jeszcze tutaj możemy zrobić? Tak się zastanawiam. O, i już jestem. Teraz tak, jak już to mamy porobione, moi drodzy, czyli ten plac zabaw jest prawie skończony, ale jeszcze on jakoś tam spektakularnie nie wygląda, dlatego my zrobimy, weźmiemy sobie sadzonkę świerku, przypuśćmy, weźmiemy sobie mączkę kostną, no i trzeba to jakoś tam dokończyć, żeby to rzeczywiście jakoś tam ładnie wyglądało. I zrobimy to tak. Wszędzie damy tutaj drzewa. Zobaczcie, jakie tutaj fajne miejsce jest. Tutaj zaraz góra jest. Wsadźmy tutaj parę drzewek. Także ja tu nawet przyspieszę, ale naokoło wszędzie gdzieś tam postaram się wrzucić drzewa i wsadzić, żeby one po prostu urosły. No i popatrzcie, drzewka nam urosły. Całkiem inaczej to wygląda. Patrzcie, jakiego to nabrało fajnego kształtu. Teraz kolejną rzeczą, którą trzeba zawsze robić, to popatrzcie, o. Sypiemy wszędzie mączką kostną, żeby była piękna trawa. Może być i większa, może być i mniejsza. Także tutaj spamujemy prawym przyciskiem myszy, aż będzie naprawdę cudnie i pięknie. Także tutaj naokoło to wszystko objadę trawką. No i patrzcie, jak to świetnie teraz wygląda. Kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić, to tutaj będzie takie przejście, czyli tam co nieco damy sobie kamienia, bądź, a nie wiem, czego tam chcecie robić, ze żwiru na przykład. Także ja tutaj, o, zrobię takie, przypuśćmy, wejście jakieś z kamienia, taką drogę, ale nie dużo, tylko tam troszkę po prostu to tą trawę też wytnę, ta droga sobie będzie szła. Tutaj jeszcze też coś zrobimy, spokojnie, tam będzie może jakiś basen, a nie wiadomo. Także ja tutaj
randomowo sobie, o, robię teraz taką dróżkę, żeby była. Wstawimy jeszcze. No, tutaj gdzieś mi jakieś randomowe światełka, żeby było też oświetlenie. O, ta dróżka, przypuśćmy, ona sobie będzie szła tutaj. To może w przyszłości będziemy gospodarować jakoś. Także ja to wypełniam teraz kamieniem. Oj, zgodnie z tym, że na drodze nic nie rośnie, bo to jest wszystko udeptane, no to tutaj musimy troszkę pousuwać tej trawki. No i mamy to w tej chwili na takim poziomie. Teraz tak, weźmy sobie jeszcze płytkę. Tą kamienną, z której robiliśmy murek. Ja wezmę magiczną latarnię i zrobię jeszcze takie małe lampy oświetleniowe. Czyli damy tu dwa, dajmy tą latarnię i przykryjmy to jeszcze. A nie, muszę ze shiftem, o, w ten sposób. To samo damy gdzieś tutaj, o, z tej strony. Tak, dwa. Myślę, że jeszcze jedną gdzieś damy. Gdzieś tam. W tym miejscu, o, może tu. Dajmy tu. I z drugiej strony ścieżki. A mniej więcej na tym samym. O. Na tej samym poziomie. Pach. I myślę, że jeszcze dajmy. Gdzieś tutaj może. O, może tutaj dajmy. Takie ze trzy latarenki wrzucimy. Trzy rzędy i puśćmy tutaj, o. I moi drodzy, tak wygląda plac zabaw. Na pięknym tle góry. Nie no, super, super to wyszło. Także ja jestem bardzo zadowolony. Jak to się prezentuje z cieniami, moi drodzy? No myślę, że naprawdę fajnie, rewelacja moim zdaniem. Ta trawka bardzo fajnie wygląda, zobaczcie. Tutaj sobie przejedziemy. Ten lasek, super, to tylko trzeba jeszcze tutaj wyrzucić, jakiś tam dostęp do tej rzeczki zrobimy. Ale to ja myślę, że sobie sam już to ogarnę, ale moi drodzy, no. Plac zabaw, rewelacja, super. Także łapka w górę za to. No i piszcie, czy coś jeszcze macie tutaj, moglibyśmy zrobić ewentualnie z jakichś zabawek. Może macie jakieś pomysły. I wrzucajcie mi na maila swoje prace, jak robicie. Tam w zakładce informacje jest mail do mnie. Także jak zrobicie, rzućcie print screena i wyślijcie mi. Chętnie zobaczę, jak to wygląda u was. Także moi drodzy, z mojej strony tyle. Zapraszam do oglądania też innych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!